Dzień dobry Państwu. Zapraszamy do kolejnego spięcia biznesalert.pl. Dzisiaj porozmawiamy o polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych, o wyborach w Stanach Zjednoczonych i o Joe Bidenie oraz Donaldzie Trumpie. Zapraszamy na spięciebiznesalert.pl. Energetyka to dziedzina, w której nie brakuje spięć. Spięcie biznesalert.pl to program publicystyczny przygotowany przez naszą redakcję. To fuzja najważniejszych faktów i różnorodnych opinii na tematy istotne z punktu widzenia sektora energetycznego. Energia elektryczna i gaz, atom i OZE, wszystkie te zagadnienia mieszamy niczym miks energetyczny dogłębnie i z komentarzem na koniec każdego tygodnia. Witam ponownie. Z nami dzisiaj są Michał Pyrzyński oraz Wojciech Jakubik. Witam panowie. Jest nas wyjątkowo trójka. Porozmawiamy o tym, jak może zmienić się polityka energetyczna Stanów Zjednoczonych i jak wyglądała ona dotychczas. Wojtku, proszę opowiedz, jak wyglądała dotychczasowa polityka energetyczna pod przewodnictwem Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych? Można powiedzieć, że są pewne rzeczy stałe w polityce zagranicznej USA i to ma odniesienie też do polityki energetycznej. I niezależnie od tego, kto jest w Białym Domu, widać, że te interesy gospodarcze polityki zagranicznej są realizowane cały czas, niezależnie od tego, kto akurat tam w Białym Domu jest. Widać to na przykład w polityce gazowej. Amerykanie chcą eksportować gaz skroplony. I tak samo za czasów Baracka Obamy, jak i w czasach Donalda Trumpa, dążyli do eksportu gazu skroplonego. Z tym, że za Trumpa widać tutaj retoryczną zmianę, dużo więcej o tym mówi. A jakie byś wymienił jakie są główne czynniki, wokół której ogniskuje się dyskusja energetyczna w Stanach Zjednoczonych? No właśnie, rewolucja łupkowa jest powodem dużej dyskusji o roli gazu i ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych. I właśnie Donald Trump w poprzedniej kampanii prezydenckiej uczynił eksport tej rewolucji łupkowej jako jeden z kluczowych elementów kampanii, mówiąc w programie gospodarczym America First, że Amerykanie mają eksportować gaz, razem z tym gazem wolność, mają uniezależnić się od Bliskiego Wschodu dzięki ropie łupkowej i uniezależniać świat od Bliskiego Wschodu dzięki ropie łupkowej. Warto pamiętać, że w latach 70. Amerykanie boleśnie odczuli właśnie zależność od Bliskiego Wschodu, bo kryzys naftowy skończył się tym, że mieli wielkie kolejki na stacjach, no i gospodarka to odczuła. Po rewolucji łupkowej tego nie ma. Jeszcze za czasów Obamy doszło do liberalizacji eksportu poza kraje ze wspólną strefą ekonomiczną z USA, czyli na przykład można dzisiaj wysyłać ropę do Polski ze Stanów, to się dzieje. Kiedyś nie można było, to Barack Obama wprowadził, no a Trump uczynił z tego cały wielki projekt gospodarczy i w tej kampanii też ten temat się pojawił właśnie w sporze z Joe Bidenem, kandydatem demokratów, który przyznał, że faktycznie może nadchodzić zmierzch ropy, więc trzeba transformować gospodarkę. No to Trump go młotkiem od razu uderzył, że tutaj chce zamknąć rewolucję łupkową, szluz i koniec. Tak jest, tu postawimy kropkę pewną, znaczy przecinek. I skierujemy się w tą drugą stronę, czyli Joe Bidena. Mamy godzinę 16:30, jest czwartek, 5 listopada. Z dotychczas policzonych głosów wiemy, że przewagę na razie ma Joe Biden, chociaż to jeszcze nie jest ostateczny wynik i wszystko może się jeszcze zmienić, ponieważ kilka stanów wciąż liczy swoje głosy. Jak dyskusja czy debata na tematy energetyczne wyglądała ze strony demokratów, czyli Joe Bidena jako głównego tego konkurenta Donalda Trumpa, a wiemy, że spory były dosyć spore. Możesz nakreślić, jakie konkretnie dziedziny energetyki wywołały największe spięcia między tymi dwoma kandydatami? Tak, jeżeli chodzi o proces przedwyborczy wewnątrz partii demokratycznej, Joe Biden musiał godzić ogień z wodą, ponieważ radykalne lewe skrzydło partii demokratycznej chciało jednoznacznej deklaracji odejścia od paliw kopalnych, w tym ropy i gazu. Sam Biden, wiedząc, że będzie potrzebował poparcia w Stanach, których znaczną częścią gospodarki jest wydobycie ropy i gazu. No między innymi Pensylwania, która teraz się... Między innymi Pensylwania, jak nagrywamy ten program, jeszcze nie znamy wyników z Pensylwanii.
ale też osiągnął dobry sukces, dobry wynik w Teksasie, który też jest zagłębiem łupkowym, też między innymi dzięki temu, że zadeklarował, że docelowo Stany Zjednoczone będą chciały osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, czyli zrezygnować z paliw kopalnych, ale do tej pory on nie będzie uprzedzał, nie będzie robił większych kroków naprzód i zapowiedział, że nie będzie blokował wydobycia ropy i gazu z łupków, które teraz... Odpowiadając na zarzuty Trumpa. Odpowiadając na zarzuty Trumpa podczas debat przedwyborczych. I powiedział jedynie, że nie będzie wydawał nowych pozwoleń na wiercenia na ziemiach federalnych. To było pewne... Był to pewien konsensus, żeby pogodzić oba skrzydła Partii Demokratycznej, żeby skonsolidować swój elektorat. I warto też dodać, że to Trump zaczął wydawać te pozwolenia, kiedy Obama ich nie wydawał. Czyli to Trump tak jakby poszedł dalej w tej polityce wydawania koncesji, a teraz ją cofa, chce Biden cofnąć do czasów Obamy. I warto dodać, że właśnie Biden też chce cofnąć, tak jakby zresetować politykę energetyczną i klimatyczną Stanów Zjednoczonych do czasów sprzed Trumpa, na przykład przywracając Stany Zjednoczone do porozumienia klimatycznego z Paryża, porozumienia paryskiego, które zobowiązuje świat do globalnej walki ze zmianami klimatu. Trump się wypisał, Biden powiedział, że chyba tam po 70 dniach od... 77 dni. Tak jest, że on usunie te zmiany i przywróci Stany Zjednoczone właśnie do porozumienia. No właśnie, a jak wygląda polityka klimatyczna Stanów Zjednoczonych teraz w okresie tym właśnie, nazwijmy to, wyborczym? Wiemy, że Biden chce, aby Stany Zjednoczone stały się bardziej przyjazne środowisku, ale w jakim poziomie? Na jakim poziomie ma być ta neutralność klimatyczna Stanów Zjednoczonych? Trzeba podkreślić przede wszystkim, że według sondaży sprawy energetyki i zmiany klimatu zajęły dopiero 11 miejsce pod względem priorytetów wśród wyborców w Stanach Zjednoczonych. Najważniejsze okazało się, że najważniejszy był stan gospodarki, pandemia koronawirusa. No, ale energetyka po części też jest związana z gospodarką, bo miejsca pracy O tym mówi właśnie Stanach, prawda? Straszy, że to będzie kryzys gospodarczy wywołany tym, że usuniemy przemysł łupkowy, tak, w którego kieszeni trochę Trump siedzi. Jeżeli chodzi o wizję polityki energetyczno-klimatycznej kandydata demokratów, on odciął się od projektu Nowego Zielonego Ładu, który był promowany przez kongresmenkę Aleksandrię Ocasio-Cortez. Która weszła do Senatu. Która weszła do Senatu, już o tym wiemy, tak, z Nowego Jorku. Zamiast tego Biden proponował program Clean Energy Revolution. Jest to program publicznych i prywatnych inwestycji w energetykę i też na przykład w elektromobilność, bo zapowiedział budowę bodajże 100 tysięcy stacji doładowania dla samochodów elektrycznych w całym kraju. Zapowiedział inwestycje w energetykę odnawialną, w panele fotowoltaiczne, w energetykę wiatrową na lądzie i na morzu, w nowszą energetykę jądrową. I był to plan, który zakładał wydanie 2 bilionów dolarów na przestrzeni tylko 4 lat, po to, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Można to porównać do tego, co obecnie robi Unia Europejska, tak, z Europejskim Zielonym Ładem. Zresztą ona się wzorowała na okazję Cortez, prawda? Tak, więc jakby my się wzorujemy na nich, a oni się wzorują jeszcze raz na nas, więc jest to pewna ambitna wizja, która ma też stanowić pewną odpowiedź na recesję gospodarczą wywołaną pandemią koronawirusa. Tak, bo teraz są dwa poglądy i one też mogą zagrać właśnie w wyborach, jeśli sprawy gospodarcze są ważne. Albo zielona rewolucja napędzi odrodzenie gospodarcze i tutaj zgodzą się ci, którzy na przykład przestawiają się z ropy na OZE, jak PKN Orlen na przykład, czy Shell czy BP, czyli firmy globalne także, albo ta zielona rewolucja zgasi odrodzenie gospodarcze możliwe dzięki ropie, jak powiedziałby na przykład Trump, czy też ExxonMobil, który ma wpływ na Donalda Trumpa, warto powiedzieć, że były szef ExxonMobil, był długo sekretarzem energii. No i potem został wyzwany od różnych tam...
No, brzydkich. Tak, ale no, można powiedzieć, że narciarze mają wpływ, tylko to powiem, że oprócz Exxona tak samo myśli też Pegging, więc są tutaj polskie wątki tej dyskusji. No właśnie, przechodząc do polskich wątków, no bo to też jest bardzo ważny element naszego dzisiejszego programu. Jak zmiana, potencjalna zmiana na fotelu prezydenta w gabinecie owalnym może wpłynąć na projekty energetyczne, które dotychczas były takim kołem zamachowym współpracy Stanów Zjednoczonych i Polski? Mówimy tutaj o gazie, o LNG, mówimy tutaj o potencjalnie ropie naftowej, mówimy tutaj coraz głośniej o elektrowni jądrowej Stanów Zjednoczonych. Czy wygrana Joe Bidena zmieni te priorytety, czy je jakoś zmodyfikuje? Jak to będzie wyglądało, Wojtku? Może to jest trochę cyniczne podejście, ale moim zdaniem niewiele się zmieni, niezależnie od tego, czy Donald Trump przestanie być prezydentem, czy zostanie nim Joe Biden, z tego względu, że tak, spory jakieś światopoglądowe i tak są między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ambasador Mosbacher regularnie beszta Polskę za łamanie praw człowieka, mniejszości i tak dalej, więc to się już dzieje. A ona jest człowiekiem Trumpa, jest z establishmentu nowojorskiego. Jeśli chodzi o politykę energetyczną, też się dużo nie zmieni, może trochę retorycznie, no bo Amerykanie chcą sprzedawać LNG i umowy w Polsce są po prostu intratne dla nich, więc raczej nie skasują tych umów przez to, że będzie ktoś inny prezydentem. Zresztą prezydent USA to nie jest Władimir Putin, który może powiedzieć jakiejś firmie: skasuj tę umowę albo podpisz tę umowę. Nie będzie ingerował przecież w umowy biznesowe między podmiotami prywatnymi w Stanach. Dokładnie, nie? Czyli jeżeli by Biden chciał coś zmienić po Trumpie, to raczej nie stosunek wobec Polski w sprawie LNG. Kontrakty na atom także są potrzebne Amerykanom, bo te firmy amerykańskie dawno nic nie budowały. Szukają kontraktów, żeby rywalizować z Rosją i Chinami, z Rosatomem i COOC. To się też nie zmieni, nawet jak Biden wygra. Może się zmienić podejście do polityki zagranicznej. Amerykanie znowu mogą bardziej działać multilateralnie, właśnie w ramach porozumienia klimatycznego paryskiego, czy też porozumienia nuklearnego na przykład z Iranem. Powrót Iranu na rynek to jest szansa na powrót polskich firm, na przykład na koncesje w Iranie. Można sobie to wyobrazić, bo właśnie tuż przed wolą Bidena przecież PGNiG, Orlen, Lotos rozmawiały o dostawach ropy długoterminowych z Iranu. Warto pamiętać, że ropa irańska jest taka jak rosyjska w skrócie i może zastępować rosyjską bardzo skutecznie, też jako podobna mieszanka. Tu może być jakaś zmiana. Amerykanie mogą bardziej koordynować politykę z Unią Europejską, bo Trump się tutaj w ogóle nie oglądał. Ale co do tych priorytetów, które są długofalowe i nie zależą od tego, kto jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, to raczej Polska może spać spokojnie. Ostatnie pytanie do Michała. Jednym z takich bardzo mocnych elementów polityki Donalda Trumpa wobec Polski czy wobec obszaru środkowej Europy było mocne zaangażowanie polityczne w projekt Trójmorze, inicjatywę Trójmorze, która też jest takim naszym, nazwijmy to, dzieckiem, jeżeli chodzi o Polskę. Jak wygrana Bidena wpłynie na poparcie Stanów Zjednoczonych dla tej inicjatywy? Czy ona może zmienić coś w podejściu Amerykanów? Ciężko rzec, ponieważ Amerykanie od samego początku byli zaangażowani politycznie w inicjatywę Trójmorza, która już jakby była, no, nabrała na sile, tak, za czasów prezydentury Donalda Trumpa. Jeżeli chodzi o ewentualną zmianę w Białym Domu, można się spodziewać, że można się spodziewać powrotu silniejszych stosunków transatlantyckich, głównie na osi Waszyngton-Bruksela, i myślę, że jeżeli Joe Bidenowi uda się wygrać wybory, raczej stosunki amerykańsko-europejskie będą skupione na Unii Europejskiej. Jako całości, ale myślę, że raczej nie będą odchodzić ze swojego zaangażowania. Muszę dopytać Cię, Michał, bo w redakcji nie rozmawialiśmy o tym nigdy, a jakie będą stosunki z Niemcami? No bo jeśli Trójmorze ma osłabnąć, to raczej przez to, że Amerykanie znowu będą współpracować z Niemcami w sektorze bezpieczeństwa, w energetyce też. Tak. No i Biden taki zielony bardzo by pasował do zielonych Niemiec, czy tutaj jest jakiś problem, twoim zdaniem? Na pewno, jeżeli chodzi o Nord Stream 2, bo tutaj pewnie to też będzie musiało wybrzmieć. Joe Biden deklarował, że nie zrezygnuje z nakładania
sankcji na Nord Stream 2, ponieważ projekt ten jest głęboko sprzeczny z interesem amerykańskim. Nord Stream 2 zresztą jest w politycznym interesie Niemiec, więc tej sprzeczności będzie bardzo trudno obejść te głębokie. Może retorycznie nie będą się tak besztać, to znaczy nie w takiej sytuacji jak Trump besztający Merkel na szczycie NATO, bo Biden wydaje się mieć więcej wdzięku w tej polityce. Albo tak, jeżeli chodzi o stosunki dyplomatyczne amerykańsko-niemieckie, to trudno, żeby one były gorsze niż teraz. Chyba ostatnio były takie za 45 roku. Trochę gorsze. One są winne. Zależy od której części 45 roku. Tak, że jesienią już były lepsze. Nawiązuje tutaj głównie do wypowiedzi ambasadora amerykańskiego w Berlinie, Richarda Grenella, który na bieżąco komentował wydarzenia polityczne w Niemczech w sposób, który jakby wykraczał poza kompetencje i zwyczaj dyplomaty. Niektórzy mają te zarzuty wobec pani Mosbacher, także... Tak, więc... To jest kwestia smaku. Jak ktoś ocenia taką populistyczną politykę, którą mimo wszystko prowadzi ekipa Trumpa. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że za kadencji Donalda Trumpa stosunki amerykańsko-niemieckie uległy znacznemu pogorszeniu. Jeżeli chodzi o Bidena, to rzeczywiście... To też jakby wykracza poza ramy kadencji, ponieważ w Niemczech będą powstawać terminale LNG, które powstają z myślą właśnie o współpracy energetycznej z Niemcami. Pod warunkiem, że powstaną. Bo jest też taka teza, że to jest ściema, żeby przekonać Amerykanów. To znaczy Bundesnetzagentur wydała ostatnie zielone światło na budowę terminala LNG w Brunsbüttel na północy Niemiec, więc ten terminal raczej powstanie i właśnie zaangażowanie Niemiec w LNG. Tylko pytanie, czy nie będzie ściągał, to znaczy, czy ten terminal nie będzie wykorzystywany przez rosyjski Nowatek, który będzie sprowadzał gaz do Niemiec? To znaczy, toczyły się rozmowy amerykańsko-niemieckie na temat Nord Stream 2 i Niemcy deklarowały, że po to, żeby zbilansować tak, ten import gazu i zdywersyfikować go jeszcze bardziej, to będą kupowały Niemcy gaz i z Rosji przez Nord Stream 2 i LNG ze Stanów Zjednoczonych. Z racji tego, i najpierw jeszcze Nord Stream 2 musi powstać, bo jeszcze na koniec naszego programu, bo zaraz nam się skończy film, taśma filmowa, to ja zapytam Mariusza, co słychać z Nord Stream 2, czyli projektem, który w sumie jest głównym tematem spornym między Polską, Niemcami, Stanami Zjednoczonymi i zagrał też w kampanii wyborczej, która jest głównym naszym temat. A przede wszystkim widać już bardzo mocno wzmożone przygotowania do tego, żeby ten gazociąg w końcu, ta budowa w końcu ruszyła z powrotem. W Mukran, czyli w porcie niemieckim, który stanowi bazę logistyczną dla tego projektu, powrócił po 2,5 tygodniach prób morskich akademik Czerski. Do niego dołączają kolejne statki, kolejne jednostki, które będą pełniły funkcje zaopatrzeniowe, kotwiarskie i tak dalej, więc tutaj flota tego projektu zaczyna się formować już przy tym docelowym miejscu, czyli porcie Mukran. No i teraz pytanie jest po pierwsze, jak na tą budowę wpłynie pogoda? Jesteśmy w okresie sztormowym i październik, listopad, grudzień to najtrudniejsze okresy, jeżeli chodzi o sztormy na Bałtyku. One są najczęstsze, najbardziej gwałtowne i najbardziej takie destruktywne dla wszelkich prac na morzu. Dlatego budowanie, szczególnie posiadając znacznie gorszą jednostkę, jeżeli chodzi o dzielność morską, niż na przykład jednostki Olsisu, bo akademik czerski jest ponad połowę ruskim dziadem. Tak, jest ruskim dziadem, jeżeli chodzi o taką statki, jednostki budujące gazociągi w porównaniu do tego, co mają Szwajcarzy. Więc to jest jeden element, a drugi element oczywiście to jest kwestia sankcji. My tutaj dużo dyskutujemy o prezydentach, o decyzjach, jakie podejmie Joe Biden czy Donald Trump, a trzeba mieć jedną świadomość. Sankcje, które zostaną nałożone w ramach czy PISA Act, czy CATSA, one będą poszerzone, nie? Bo mamy tak, jeszcze tak. Sankcje, one mogą być poszerzone. Tak, co najważniejsze, jeżeli chodzi o PISA Act, to jest fakt taki, że ta ustawa sankcyjna będzie włączona w budżet
obronny na rok 2021. No i teraz pytanie, no jeżeli budżet obronny musi zostać zatwierdzony do końca bieżącego roku, więc na pewno nie podpisze go Joe Biden, a ktoś go będzie musiał podpisać. Więc podpisze go Donald Trump, o ile nie dojdzie do jakichś naprawdę przerażających, dramatycznych scen w Stanach Zjednoczonych, co będzie automatycznie oznaczać wejście sankcji, przynajmniej tego dokumentu, tych możliwości sankcyjnych w życie. Czy one zostaną zastosowane? No to już jest gestia nowej administracji prawdopodobnie, nowej, starej albo nowej administracji, bo to będzie decydował już nie prezydent jako jednostka, tylko będzie decydował o tym Departament Stanu i to na to będzie musieli patrzeć. Także jeżeli Rosjanie chcieliby, to jest najlepszy moment, żeby kontynuować tą budowę. Natomiast technicznie, ze względu na pogodę, no to jest jeden z trudniejszych momentów, więc zobaczymy, która opcja wygra. Czy chęć zbudowania tego gazociągu do końca roku jak najszybciej, póki jeszcze nie wchodzą te różne akty sankcyjne, póki jest burza w Stanach polityczna, czy przeczekać do okresu wiosenno-letniego, czyli kiedy pogoda już jest znacznie łatwiejsza, kiedy będzie można łatwiej budować, znacznie pogoda będzie łatwiejsza, no ale wtedy pojawi się ryzyko, że amerykańska administracja już okrzepnie i wtedy faktycznie te sankcje zostaną wprowadzone. Czyli gdybyśmy mieli kibicować komuś w wyborach prezydenckich w USA... Kanye West. Kanye West, oczywiście, oczywiście, cała redakcja popiera Kanye Westa. Nie wiem dlaczego w ogóle ten kandydat nie jest brany poważnie pod uwagę. Jest wspaniały, pięknie gra, no, startował, jest muzykiem bardzo utalentowanym, czy też wręcz raperem. Natomiast w tym sporze Biden-Trump pewnie życzylibyśmy sobie, żeby przede wszystkim przegrał Nord Stream 2. No i wygrał spokój, żeby jednak w Stanach nie zaczęła się jakaś niespodziewana zawierucha polityczna. Oj, oby się nie zaczęła. Serdecznie Państwu dziękujemy. Moim i Państwa gośćmi był Wojciech Jakubik oraz Michał Perzyński. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień w następnym odcinku Spięcia Biznes Alert.pl.